Witajcie kochani, witam Was w tym ostatnim odcinku Vlogmasu. Powiem Wam szczerze, że po nagraniu tylu filmów i po nagrywaniu praktycznie codziennie i po robieniu miniatur i montowaniu ja już mam dosyć i ja już nie mam kompletnie żadnych pomysłów na film. Pomysły się pojawią jak odpocznę, ale na razie wiecie, to jest pełna pustka, więc przyszłam tylko tutaj do Was podziękować Wam za ten Vlogmas. Podziękować Wam, że tak licznie mnie oglądaliście, że Wam się podobało, że razem ze mną odkrywaliście tego ducha świąt. A jeżeli chodzi o ducha świąt i o to, co w świętach jest najważniejsze i co powoduje, że święta są piękne, to właśnie pomaganie, nic innego, nie zakupy, nie prezenty, nie jedzenie, lecz pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego w pierwszym komentarzu i w opisie zostawię Wam link do zbiórki na stronie Się Pomaga i jest to zbiórka na pana Piotra Gebę. Pan Piotr ma 45 lat, choruje na stwardnienie rozsiane i prosi nas wszystkich o pomoc, natomiast nikt za bardzo się jego zbiórką nie interesuje. Ja dowiedziałam się o tej zbiórce dzięki wiadomości od fana, który podesłał mi linka do tej zbiórki. Bardzo się tą zbiórką przejęłam, dlatego że pan Piotr naprawdę nie zbiera ogromnej ilości pieniędzy. Wiecie, są zbiórki, gdzie ludzie zbierają miliony złotych, natomiast pan Piotr naprawdę nie prosił o wiele, natomiast nikt zbytnio się tą zbiórką nie interesuje, media się ją nie interesują. Wiecie, nie jest to jakaś popularna zbiórka, więc pomyślałam, że może my moglibyśmy się zainteresować i może my moglibyśmy coś wpłacić. I słuchajcie, to nie muszą być wielkie kwoty, to nie musi być, nie wiem, 1000 złotych. Masz złotówkę, wpłać złotówkę, masz 5, masz 10, wpłać tyle. Gdyby każdy z nas teraz płacił złotówkę albo nawet 50 groszy, to ta zbiórka już dzisiaj byłaby dawno zakończona. A powiedzmy sobie szczerze, złotówka to nie jest tak dużo, wydajemy więcej na małą paczkę chipsów albo na napój. A ta mała wpłata od nas wszystkich spowoduje, że te święta będą czegoś warte. To nie będzie tylko głupie oglądanie Kevina, jedzenie i oglądanie prezentów, ale rzeczywiście komuś pomożemy, więc wzywam Was, płaccie złotówkę, uczyńmy czyjeś święta piękniejszymi i uczyńmy nasze święta wartościowymi, a ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w nowym roku. Pa, pa, pa i dziękuję, że spędziliście ze mną ten Vlogmas. Do zobaczenia!